Coraz więcej jest, mamy taką spójność, że biznes, sprawy społeczne, sprawy samorządowe, sprawy polityczne się ze sobą mieszają i są niezwykle ze sobą nierozerwane. Na pewno sprawy związane z Europą, czyli agenda, która jest obecna, tak, jaka będzie pozycja Polski w Europie, czy będziemy w Europie, czy też rząd nas wyprowadzi swoimi głupimi działaniami z Europy. Z drugiej strony sytuacja gospodarcza i to i przedsiębiorstw, i samorządowców, i w ogóle sytuacja gospodarcza, bo jednak, no, powiedzmy sobie szczerze, COVID zachwiał tą sytuacją gospodarczą. Z drugiej strony coraz bardziej chcemy nastawiać się na Zielony Ład, który też wymaga pewnego przebranżowienia gospodarki. Z trzeciej to jednak prawa człowieka we wszelkiej tego rodzaju postaci, od praw kobiet, po praw osób LGBT, po praw uchodźców, którzy stoją u naszych bram, a wyrzuca się ich do lasu. Czyli to są takie wyzwania współczesności. Oczywiście myśląc o przyszłości polskiej w Europie, bo my dalej byśmy chcieli myśleć o tym, o czym mówiła pierwsza deklaracja EFNI sprzed 11 lat, czyli o jeszcze bardziej zintegrowanej Europie, Europie wartości, Europie wspólnego rynku i Polsce nie jako outsiderze tej Europy, tylko liderze. A na razie jesteśmy znowu outsiderem.